Podaj paczkę panu, co największym nosem może się pochwalić. Jest zmartwić pana w stanie znacznego nosa posiadanie. Więc obejrzyj się dookoła, mój drogi. Podaj paczkę pani, co ma najpiękniejsze nogi. No i pani w stanie popatrzymy, chociaż. O mój Boże, drogi, masz naprawdę piękne nogi. Więc puść paczkę w rusz i daj paczkę panu, co ma największy brzuch. Okrągły, duży, on nikomu nie służy. By nie przeszkadzać w kosztowaniu, podaj paczkę pani w najładniejszym uczesaniu. Jest pięknie. Wzbudzasz zachwyt gości w tej pięknej fryzurze. Szkoda, że nie możemy zajmować się tobą dłużej. Teraz bowiem wykonasz nie lada pracę. Podaj paczkę panu, co ma największą glacę. Łysina na tobie urocza. Miejsca do całowania dużo. Choć przyjechałeś z daleka, ta paczka na ciebie nie czeka. Więc podaj ją pani o oczach pięknych jak ułani. Cudne oczy masz panu z glacą guzida. Czekamy. Jest, brawo. I z tą paczką zacznij krążyć, żeby do najwyższego pana zdążyć. Choć na wszystkich patrzysz z góry, nie jest to widok ponury. Dlatego rozejrzyj się teraz dokładnie, bo ta paczka pani z największym biustem przypada. Paczki jednak nie dostałaś. Zrób to, co tradycja każe. Oddaj paczkę młodej parze. Otrzymacie ten pakunek szczęśliwej swej miłości. Otwórzcie go przy gościach, bo pękną z ciekawości. Nie ma w tym szaleństwa, wiem, co z tym możemy zrobić. Budujemy nasz dom na piasku, cena nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. Chcę pozbierać znowu myśli, słyszeć bicie naszych serc, widzieć ile szczęścia w sobie.